Cześć, z tej strony Tomek, witam Cię w 11 odcinku kursu tworzenia smart kontraktów na blockchainie Ethereum. Będzie to 11 już odcinek i drugi poświęcony interfejsom, czyli temu, w jaki sposób możemy wykorzystać inne smart kontrakty w swoim smart kontrakcie. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Na początek parę słów przypomnienia. Wszystkie filmy z tej serii są w playliście, dostępne w playliście na moim kanale, także zapraszam do prześledzenia jej. Osoby, które trafiły na ten odcinek jako pierwszy, zapraszam do zainteresowania się pozostałymi, gdyż całość jest utrzymana w taki logiczny sposób i wykorzystujemy tutaj portal CryptoZombies w celu właśnie nauczenia się podstaw tworzenia smart kontraktów na blockchainie Ethereum. Każdy kod źródłowy z każdego odcinka jest dostępny również na moim GitHubie. Link tutaj znajduje się w opisie tego filmu. Zapraszam również na mój kanał na Telegram. Link również znajdziecie pod filmem, w którym dyskutujemy m.in. właśnie o możliwościach oraz o bezpieczeństwie smart kontraktów. W tym odcinku zajmiemy się interfejsami, czyli sposobem, w jaki nasz kontrakt może wejść w interakcję z innym smart kontraktem. Pamiętamy, że smart kontrakty są to programy umieszczone na blockchainie, które mogą wzajemnie ze sobą wchodzić w interakcję, w zależności od tego, oczywiście, w jaki sposób programista je napisał i w zależności od tego, do czego programista danego smart kontraktu dał dostęp innym twórcom, innym programistom smart kontraktów. Tutaj w tej serii CryptoZombies oczywiście tworzymy takie swoje zombie i te zombie w tym odcinku będą miały możliwość zjadania CryptoKitties, czyli tych kryptokotków. I dzięki temu wykorzystamy kontrakt CryptoKitties, którego adres jest tutaj widoczny na ekranie, w celu właśnie wywołania ich w naszym smart kontrakcie. I to jest zgodnie z poleceniem umieszczonym w treści tego zadania, aby wywołać inny smart kontrakt, którego definicję umieściliśmy już tutaj na górze w poprzedniej części. Należy oczywiście odwołać się do tego smart kontraktu. Ten smart kontrakt nazywa się Kitty Interface. Oczywiście nasza nazwa będzie Kitty Contract. Tutaj ta nazwa jest tak naprawdę całkowicie zależna od nas. Ważne jednak, żeby trzymać się tej konwencji i deklarację, tutaj typ tego kontraktu podać we właściwym właśnie sposób. I to też ma być równe Kitty Interface i składnia języka Solidity obliguje nas do podania tutaj właśnie w konstruktorze tego obcego smart kontraktu jego adresu, tak żeby właśnie wirtualna maszyna Ethereum wiedziała, którego kontraktu my tutaj chcemy użyć. I tak naprawdę myślę, że to już wszystko. Treść zdania powinna być nam zaliczona. Zobaczmy jeszcze, czy wszystko się zgadza. Wygląda na to, że tak. Także dziękuję za ten odcinek i zapraszam do kolejnego w tej serii. Na ten moment to już wszystko. Cześć. Oczywiście zapraszam do zadawania pytań w komentarzach pod tym filmem.